Okej, okay, moi drodzy. Odpady promieniotwórcze to jest coś, wokół czego jest cała masa mitów. Przeciwnicy energii jądrowej straszą tymi odpadami przy każdej możliwej tylko okazji. Próbują nas przekonać, że one są schowane w jakichś beczkach, które rdzewiają i wylewa się z nich dziwna żółta ciecz. I te beczki rzekomo się walają gdzieś na jakimś polu. Czasami dla zwiększenia dramatyzmu widzimy te beczki na tle elektrowni, choć okazuje się, że to jest elektrownia węglowa, o czym świadczą te kominy, to wcale nie jest elektrownia atomowa, ale do straszenia wszystko jest dobre. Moja ulubiona korporacja próbuje nas przekonać, że te odpady walają się również gdzieś na plażach i surferzy się o nie potykają. I pytają, kto by to chciał, ponieważ jest z tym zawsze jakiś problem. Tylko jak się zastanowimy, to tak właściwie na czym ten problem polega? Więc dzisiaj zobaczymy, skąd się biorą te odpady promieniotwórcze, jak się je przetwarza, co się z nimi dalej dzieje i czy rzeczywiście jest to taki problem, jak się mówi, że to jest. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym zaprezentować kilka slajdów na temat podstaw fizyki jądrowej. To będzie taka fizyka jądrowa w pigułce. Atom, moi drodzy. Atom to jest pojęcie, które stworzyli już starożytni greccy filozofowie. I atom to była najmniejsza możliwa cząstka materii, niepodzielna, jednorodna. Poza tym atom miał być czymś, co jest niezniszczalny. Materii miało się nie dać zniszczyć, nie można było jej także tworzyć. Materia mogła tylko przekształcać się z jednej formy w drugą, łączyć się w różne związki i te związki mogły się rozpadać. Ten pogląd utrzymał się przez dobre 2,5 tysiąca lat, aż na przełomie XIX i XX wieku odkryto, że jednak nie do końca jest to prawda. Atom okazał się być złożony z mniejszych cząstek. Poza tym okazało się, że atom wcale też nie jest wieczny. Niektóre atomy wręcz same się rozpadają, emitując energię. Okazało się także, że masa może przekształcić się w energię zgodnie z równaniem, które określił Albert Einstein, E równa się mc kwadrat. Więc zobaczmy, z czego ten atom się składa. Dookoła atomu krążą elektrony, które mają ładunek elektryczny ujemny, a w środku atomu znajduje się jądro, które jest wielokrotnie większe od tych elektronów i ma ładunek elektryczny dodatni. Ładunki przeciwne się przyciągają, ładunki te same się odpychają, więc można zadać pytanie, dlaczego jądro atomu się w takim razie nie rozpadnie, skoro składa się z protonów, które się przecież odpychają, bo mają ładunek dodatni. Mianowicie jest jeszcze coś takiego jak oddziaływanie jądrowe silne, które można porównać do czegoś w rodzaju kleju, które skleja te nukleony, które w środku jądra atomu są. Jednak oddziaływanie jądrowe silne jest oddziaływaniem bardzo słabym, znaczy bardzo, bardzo krótkozasięgowym, tak powinienem powiedzieć. I ono łączy tylko te protony i te neutrony, które znajdują się blisko siebie. Natomiast oddziaływanie elektrostatyczne, które próbuje je rozerwać, działa w bardzo dużym, na dużo większą odległość. Czyli widzimy, że ten proton oraz ten proton wzajemnie się odpychają. Natomiast to, co jest skleja, znajduje się tu, tu, tu i też tu. Dzięki temu, że jest równowaga pomiędzy tymi siłami, które atom próbuje nam rozerwać oraz tymi, które je sklejają, atomy się nie rozpadają. Jednak jeżeli mamy w jądrze atomowym zbyt dużo neutronów lub też zbyt dużo protonów, ta równowaga może zostać zachwiana i wówczas może dojść do wyrzucenia z tego atomu na przykład cząstki alfa lub do rozszczepienia go na mniejsze jądra atomowe. Pierwiastki izotopy. To, czym jest dany pierwiastek, warunkuje nam to, jakim pierwiastkiem staje się dane jądro atomu, warunkuje nam liczba protonów w tym jądrze atomowym. Zatem wszystkie atomy, które mają w jądrze jeden proton, to są atomy wodoru. Dwa protony to jest atom helu, trzy to jest atom litu i tak dalej. 92 protony to jest atom uranu, najcięższy atom, jaki występuje w przyrodzie. A najcięższy, jaki w ogóle jest znany ludzkości, to jest oganeson 118 protonów. Podejrzewa się, że istnieją także
także pierwiastki, które mają większą liczbę protonów, natomiast jeszcze nie udało się ich utworzyć. I teraz izotopy, można powiedzieć, że to są warianty danego pierwiastka, które różnią się liczbą neutronów w jądrze. I izotopy zwykło się nazywać liczbą danego pierwiastka, doklejając do nich liczbę, która jest sumą protonów i neutronów, na przykład uran-235, potas-40, węgiel-14 i tak dalej. W przypadku atomu wodoru jednak przyjęło się stosować nazwy zwyczajowe, to znaczy prot, deuter i tryt. Te izotopy, które widzimy na ekranie, są zupełnie naturalnie występujące izotopy. No i tak, prot to jest izotop wodoru, który występuje najczęściej, ponad 99% atomów wodoru to jest właśnie prot i to jest nazwa, którą się stosuje, powiedzmy, stosunkowo najrzadziej. Najczęściej mówi się po prostu wodór. Deuter to jest atom wodoru, który ma w jądrze jeden proton i jeden neutron. Również występuje naturalnie. I deuter tworzy taki związek, który się nazywa ciężka woda. Tak jak zwykły wodór tworzy nam H2O, to deuter nam tworzy taki związek, który się nazywa D2O. I co ciekawe, ciężka woda, jak sama nazwa wskazuje, jest trochę cięższa od tej zwykłej wody, czyli ona ma gęstość nieco większą niż 1 kg na litr. A co ciekawe, jeżeli zasmakujemy deuteru, to się okaże, to znaczy ciężkiej wody, to się okaże, że ona ma słodki smak. Trzeci izotop wodoru naturalnie występujący to jest tryt. I co ciekawe, jest to izotop odnawialny. On cały czas powstaje w górnych warstwach atmosfery, a jego czas półrozpadu to jest 12 lat. I tryt to jest izotop, który możemy sobie na przykład kupić na Allegro w breloczku do kluczy, który ma wewnątrz taką świecącą fiolkę pokrytą luminoforem, która pod wpływem rozpadów beta pochodzących z tego trytu świeci się zielonym światłem. Kolejne ważne pojęcie, czas półrozpadu. Myślę, większość osób już się spotkała z takim określeniem czas półrozpadu. Mówi się, że jest wielki problem z odpadami promieniotwórczymi, ponieważ mają długi czas półrozpadu. Ale co to w ogóle jest ten czas półrozpadu? Jeżeli weźmiemy jakąś próbkę, w której mamy określoną liczbę jąder atomowych, to po upływie tego czasu półrozpadu, jeżeli ten czas minie i policzymy ponownie, ile tych jąder atomowych mamy, to się okaże, że z tego, co mieliśmy na początku, została nam tylko połowa. Jeżeli poczekamy kolejny czas półrozpadu, to zostanie nam z tego 1/4, a potem 1/8 i tak dalej. I ten czas półrozpadu jest wielkością charakterystyczną dla każdego izotopu i on może być bardzo różny od czasów tak krótkich jak jakieś joktosekundy, niewyobrażalnie krótkie ułamki czasu, aż po miliardy czy nawet tryliony lat. Teraz tutaj mamy kilka takich izotopów, z którymi się możemy spotkać. Radon-222 to jest naturalnie występujący gaz promieniotwórczy, który lubi się gromadzić w piwnicach niecałe 4 dni. Jod-131, który jest wykorzystywany przy jodoterapii do leczenia tarczycy lub też w różnych badaniach diagnostycznych tarczycy, 8 dni. Stront-90 niecałe 30 lat. Potas-40, który bardzo często spożywamy, potas jest składnikiem wielu produktów spożywczych, takich jak ziemniaki, takich jak pomidory, banany, jest też obecny w kawie. I ten potas-40 ma czas półrozpadu 1-2 miliarda lat. Uran-238-4 miliarda lat. I na końcu mamy bizmut-209, który jest izotopem o najdłuższym znanym czasie półrozpadu, 20 trylionów lat, to jest więcej niż cały Układ Słoneczny. No i teraz można by jeszcze zadać pytanie, a jaki czas półrozpadu mają stabilne atomy, które nie są promieniotwórcze? Mianowicie ich czas półrozpadu wynosi nieskończoność. I tutaj można by zadać takie podchwytliwe pytanie, dlaczego ludzie pytają o niestabilne atomy, które kiedyś się rozpadną, a nie pytają, co robić ze stabilnymi, toksycznymi odpadami, które będą do końca świata. To jest pytanie, które chciałbym pozostawić bez odpowiedzi. A my mamy w tym momencie pytanie, czy ciężka woda jest trująca ze względu na 2 razy wyższą masę atomową deuteru?
Znaczy ciężka woda, ja powiem tak, śladowe ilości tej ciężkiej wody, które my spożywamy, że tak powiem, naturalnie, ponieważ ona występuje w naturze, ta śladowa ilość szkodliwa nie jest. Natomiast gdybyśmy sobie wypili tak szklankę ciężkiej wody, czy jakąś większą ilość, to to już może być szkodliwe. Dzięki, na razie tyle z pytań. Dobrze, czyli wróćmy do tej aktywności promieniotwórczej. To jest kolejne pojęcie, trochę rzadziej stosowane, ale zdecydowanie bardziej istotne. Aktywność promieniotwórcza mówi nam, jak bardzo intensywnie następują rozpady promieniotwórcze w jakiejś substancji. Jednostką aktywności jest becquerel i jeden becquerel to jest jeden rozpad na sekundę, czyli jedno jądro atomowe w ciągu sekundy nam się rozpada. Tę aktywność najczęściej określa się względem jednostki objętości, na przykład litr czy też metr sześcienny, lub względem masy, czyli względem kilograma. Jak się okazuje, jakąś aktywność mają takie rzeczy nawet jak woda, jakąś aktywność mają ma żywność, którą jemy, nawet ciało człowieka również zawiera jakieś substancje promieniotwórcze. I widzimy, że jak się tak dobrze przyjrzymy, to jakąś aktywność promieniotwórczą znajdziemy praktycznie we wszystkim. I teraz jest bardzo ważna zależność pomiędzy aktywnością a czasem półrozpadu. Bowiem jeżeli weźmiemy dwie próbki jakichś materiałów, które w czasie swojego, tak powiem, całkowitego rozpadu wyemitują taką samą energię, ale jeden ma krótki czas półrozpadu, a drugi ma długi czas półrozpadu, to zdecydowanie bardziej szkodliwy jest ten, który ma krótki czas półrozpadu, ponieważ on w krótkim czasie wypromieniowuje więcej energii, tak? Czyli promieniuje intensywniej. Czyli okazuje się, że to, co ma wysoką aktywność, jest w rzeczywistości zagrożeniem. Natomiast to, co ma długi czas półrozpadu, to okazuje się, że wcale jednak nie musi być takie, że tak powiem, straszne, ponieważ to nie czas rozpadu stwarza dla nas zagrożenie, ale to aktywność jest tutaj zagrożeniem. Jeżeli weźmiemy sobie przykładowy izotop uranu-238 albo uranu-235, albo w ogóle uranu naturalnego, to jego czas półrozpadu jest bardzo długi. Tak, uran-238 ma czas półrozpadu 4,4 miliarda lat, natomiast jego aktywność jest tak mała, że bez absolutnie żadnego problemu można go trzymać gołymi rękami i nam się z tego powodu nic nie stanie. Więc to, że jest długi czas półrozpadu, nie stwarza zagrożenia. To, co stwarza zagrożenie, to jest tak naprawdę aktywność. I właśnie to chciałbyśmy zapamiętali tutaj. To był bardzo ważny wniosek z tego. Mamy trzy rodzaje promieniowania, alfa, beta i gamma. Chociaż ja wolę często to nazywać przemianami alfa, beta, przemianą alfa, przemianą beta i emisją gamma. Mianowicie promieniowanie alfa to są cząstki, które składają się z dwóch protonów i dwóch neutronów i to są dokładnie rzecz biorąc jądra helu. Promieniowanie alfa w powietrzu ma zasięg bardzo krótki, około 4 cm. 4-5 cm i można je powstrzymać czymś takim jak kartka papieru lub praktycznie większością materiałów. Promieniowanie beta to jest strumień elektronów i to zasięg tego promieniowania w powietrzu to jest około 10-20 cm, góra 30 i to promieniowanie powstrzymać możemy metalową blaszką. No i jest jeszcze promieniowanie gamma, które nie jest strumieniem cząstek materialnych, tak jak to jest w przypadku alfa i beta, jest to jedynie fala elektromagnetyczna. No i to promieniowanie powstrzymać możemy przy pomocy płyty z ołowiu lub też z betonu. I teraz chciałbym pokazać pewną rzecz na żywo. Włączę tylko moją kamerę, powinno być mnie teraz widać. Niestety nie widać cię. Nie widać żadnego, nie było widać od początku. Mamy takie tutaj doniesienia z czata. No to bardzo niedobrze, że nie widać. No niestety.
Także nie wiem, czy próbujemy naprawiać, czy przechodzimy dalej. No zaraz, zaraz, bo ja to tutaj... czemu tego nie widać? A prezentację było widać bez problemu, tak? Prezentacja bez problemu. Na Click Meeting cię widzę. Na Facebooku jest sama prezentacja. W tym momencie jest witaj na wydarzeniu mity o odpadach promieniotwórczych. Tak, tak, zgadza się. Mhm. To mamy jakieś problemy z tym Click Meetingiem. Po raz kolejny. No dobrze, myślę, że prezentację na żywo jednak będziemy musieli pominąć z tego powodu. Najwyżej na kiedyś zorganizujemy kolejny wykład, na którym pokażę to, co miałem pokazać. No dobrze, w takim razie, czy do dotychczasowej prezentacji są jakieś pytania, chciałbym spytać. Tak, czy mnie słychać? Słychać. Tak, słychać. Tak, ja tutaj mam takie pytanie chyba z poprzedniego naszego spotkania, ale sądzę, że jest dość ciekawe, dotyczące tego czasu półrozpadu, no bo jak to naukowcy szacują, jak można oszacować, że jakiś czas półrozpadu wynosi tryliony lat, bo to jest niewyobrażalnie długi czas, czy chociażby te 4,5 miliarda lat, jak w przypadku uranu 238. W jaki sposób naukowcy to szacują? No to jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, w jaki sposób te miliardy, tryliony lat zostały oszacowane. No tryliony to jest już starsze niż nasz wszechświat, także to jest tutaj ciekawe. Ja podejrzewam, że została poddana badaniu jakaś próbka tego materiału, w której było, co do której zostało określone, ile tych atomów w środku tam jest. To zostało włożone do bardzo dokładnej klatki takiego sejfu, który był wyłożony dozymetrami w środku i było badane, ile różnych cząstek da się z tego zaobserwować. Może na podstawie czegoś takiego został określony ten czas półrozpadu. Tak, to jest ciekawe. Chociaż ja powiem tylko moje przypuszczenie. Tak, przynajmniej my byśmy tak zrobili. Dobrze. Mamy najbardziej podstawowy mit, który najczęściej jest powtarzany, że nie wiadomo, co robić z odpadami promieniotwórczymi. I to jest bzdura, ponieważ wiadomo, co z nimi robić. I to, co z nimi robić, to jest nawet uregulowane prawnie. Każdy kraj, a właściwie większość rozwiniętych krajów, mają jakieś akty prawne i nawet Polska ma coś takiego, co się nazywa ustawa atomowa. I ta ustawa nam reguluje między innymi, co robić z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Ja tej całej ustawy nie będę tutaj omawiał, można ją sobie ściągnąć z internetu, natomiast zaprezentuję tylko dwa podziały odpadów promieniotwórczych, które wynikają z tej ustawy. Mianowicie istnieją odpady wysoko, średnio oraz niskoaktywne, czyli mamy podział pod względem aktywności. I odpady wysokoaktywne to jest paliwo z reaktorów jądrowych oraz transuranowce. I teraz proszę zwrócić uwagę, że pod względem objętości tych odpadów wysokoaktywnych jest najmniej ze wszystkich. Odpady średnioaktywne to są różnego rodzaju filtry, obudowy czy też elementy, które nam się aktywowały w reaktorze. Oraz mamy odpady niskoaktywne i tutaj najwięcej tych odpadów niskoaktywnych powstaje nam w medycynie, to znaczy podczas różnej radioterapii, różnych badań diagnostycznych, które wykorzystują izotopy promieniotwórcze i są to wszelkiego rodzaju rękawiczki, fartuchy, strzykawki i cała masa innych rzeczy, które są wtedy wykorzystywane. Generalnie wszystko, co
miało kontakt z materiałami promieniotwórczymi lub też mogło zostać w jakiś sposób zabrudzone materiałami promieniotwórczymi, jest klasyfikowane jako taki odpad. I takich odpadów mamy właśnie zdecydowanie najwięcej. Choć są to odpady o aktywności najniższej, czyli najbezpieczniejsze z tych wszystkich. Drugi podział, jaki mamy, jest pod względem czasu półrozpadu i wszystko, co ma czas półrozpadu mniejszy niż 30 lat, to są odpady krótkożyciowe i właśnie w zdecydowanej większości tutaj są różne radiofarmaceutyki i inne substancje stosowane w medycynie. No i mamy odpady długożyciowe, czyli paliwo jądrowe, źródła promieniotwórcze, które są stosowane na przykład do kalibracji dozymetrów, czy też do różnych badań materiałowych, czujki dymu. W czujce dymu również znajduje się źródełko promieniotwórcze z Ameryku 230-241. No i inny przykład z życia wzięty to są farby radowe. Kiedyś bardzo modne były takie zegarki, które miały strzałki i cyferki pokryte farbą, która świeciła cały czas. Składnikiem tej farby był właśnie rad, dokładnie ten, który odkryła Maria Skłodowska-Curie. I na skutek promieniowania pochodzącego z tego radu aktywował się luminofor, który emitował światło. I w ten sposób te zegarki świeciły. Obecnie można takie zegarki kupić na różnych giełdach staroci. Niestety te farby radowe nie były zbyt trwałe, bo luminofor się zużywał w ciągu kilkunastu czy też kilkudziesięciu lat. Tak więc jak dzisiaj kupimy taki zegarek, to niestety nie dostrzeżemy żadnego światła, a takie zegarki już od wielu, wielu lat produkowane nie są. Więc praktycznie rzecz biorąc nie ma możliwości, by zdobyć taki zegarek, który jeszcze świeci. Natomiast czas półrozpadu radu to jest 1600 lat, więc promieniotwórczość w tych zegarkach będzie jeszcze przez długo. Tutaj mamy takie zestawienie, ile mamy pod względem objętości odpadów różnego rodzaju. To jest z dokumentu Komisji Europejskiej. Tutaj jeszcze mamy dodatkowo coś takiego jak VLLW, czyli very low level waste, czyli bardzo niskoaktywne odpady. No i proszę zobaczyć, te odpady, które mamy jako stored, to znaczy, że one są jeszcze przechowywane, czy są przetwarzane w jakiś sposób. Natomiast te, które są w kategorii disposed, to już zostały zutylizowane i zlikwidowane w taki sposób, że nie traktujemy ich jako odpad. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że już całkiem sporo tego zlikwidowaliśmy, natomiast nie zlikwidowaliśmy odpadów wysokoaktywnych. Czyli generalnie to, z czym nazwijmy to jest problem, to są odpady wysokoaktywne, czyli odpady z reaktorów jądrowych. Natomiast to, co wykorzystuje medycyna, przemysł, czy też badania naukowe, różne jakieś źródła promieniotwórcze, czy też substancje promieniotwórcze, z tym sobie radzimy całkiem nieźle. I teraz co się z tym dzieje? Mamy w Polsce takie coś jak Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Tutaj właśnie trafiają te materiały głównie z medycyny lub też badań naukowych. I celem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych jest jak najbardziej zmniejszyć objętość tych odpadów oraz zapakować je tak, żeby nic się stamtąd nie wydostało. I te odpady są osuszane, kompresowane i pakowane, a następnie trafiają na Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, które znajduje się w miejscowości Różan, to jest około 100 km na północ od Warszawy. To składowisko znajduje się na terenie XIX-wiecznego fortu i właściwe składowisko to jest ten obiekt. Tu i tu znajdują się jeszcze też różne odpady. Ja tutaj byłem, stałem na środku tej wielkiej płyty. To wygląda mniej więcej jak boisko piłkarskie, tylko że jest takie trochę dłuższe niż powinno być. Stałem tutaj z dozymetrem i bardzo się zdziwiłem, kiedy zauważyłem, że promieniowanie w tym miejscu jest mniejsze niż u mnie w domu. A wynika to z tego, że to promieniowanie, które zmierzyłem, to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie naturalne promieniowanie tła, które występuje w tym miejscu. No i tak się składa, że akurat tam
jest niższe promieniowanie niż w województwie wielkopolskim, to znaczy w Poznaniu, w miejscu, gdzie mieszkam. A gdybym pojechał do Wrocławia, czy też do Karpacza, albo ogólnie w góry, to bym zarejestrował tam jeszcze wyższe promieniowanie. Czyli w skrócie, to, co zostało zapakowane tutaj, nie emituje żadnego, absolutnie żadnego promieniowania do środowiska. Jeżeli ktoś nie wierzy, zapraszam na drzwi otwarte do Różana, dostaniecie dozymetr, będziecie mogli zmierzyć, co tylko chcecie. I teraz, co najważniejsze, to, co tu widzimy, w tym miejscu składowane są odpady od dobrych 60 lat i to wszystko znajduje się na powierzchni takiego małego obiektu. Tak więc nie jest prawdą, że tych odpadów jest dużo i one zalewają świat. Okej, jakieś pytania się pojawiły? Tak, mamy pytanie odnośnie jeszcze poprzedniego, odnośnie jeszcze aktywności. Mamy pytanie, czy aktynowce z wypalonego paliwa jądrowego ze względu na długi czas półrozpadu i rozpad alfa nie są same w sobie niebezpieczne? Czy gdyby nie było obok nich produktów rozszczepienia, nie trzeba byłoby stosować osłon biologicznych? Znaczy osłony zawsze trzeba będzie stosować. Aktynowce z kolei, no one nie mają aż tak dużego tego czasu półrozpadu, tak? To jest czas rzędu setek czy tysięcy lat. Pluton 239 ma coś koło 20 tysięcy lat. I to jest czas, który no nam ludziom może się wydawać długi, natomiast w skali geologicznej to jest czas bardzo krótki. Tak? Nieporównywalnie mniejszy do tego uranu 238, który ma 4,5 miliarda lat. I aktywność zawarta w tych aktynowcach i transuranowcach, no jest na tyle istotna, że to jednak powinno być zapakowane w jakiś sposób. Dziękujemy. Raczej bym nie radził zakopywać tego tak po prostu w ziemię. No i dobrze. Zobaczmy teraz cały, prześledzimy teraz cały cykl paliwa od samego początku do końca. Mamy naturalnie dwa izotopy uranu, uran 235 i to jest ten właściwy materiał rozszczepialny, z którego pozyskujemy energię i oprócz niego mamy uran 238 i to jest materiał nieprzydatny. Słowo nieprzydatny ja celowo napisałem w cudzysłowie, ponieważ on pełni pewną bardzo istotną funkcję, o której będziemy rozmawiać za jakiś czas. Oprócz tego istnieje jeszcze trzeci izotop, uran 234, jednak są to śladowe ilości i on nie ma żadnego praktycznego zastosowania, dlatego go tutaj pominąłem. I uran 235, jego zawartość w naturalnie wydobytym uranie to jest 0,2%. Okazuje się, że to jest zbyt mało, żeby zasilić większość reaktorów, w związku z czym musimy ten uran 235 skoncentrować i proces koncentrowania tego uranu nazywamy wzbogacaniem. W wyniku tego dostajemy uran, który izotopu 235 ma więcej niż naturalnie występujący poziom 0,7%. I to wzbogacanie w przypadku reaktorów PWR czy BWR, czyli takich typowych reaktorów, jakie są w elektrowniach atomowych, to jest od 3 do 5%. W Polsce będą reaktory PWR, więc właśnie takie paliwo będziemy musieli sobie zorganizować. Istnieją reaktory w elektrowniach, które wzbogacenia nie potrzebują, mogą pracować na uranie naturalnym i to są na przykład reaktory CANDU. Tam nie ma żadnego wzbogacania, ale istnieją także reaktory, do których musimy ten uran wzbogacić dużo bardziej i przykładem takiego jest polski reaktor Maria, który znajduje się w Świerku pod Warszawą. Tam musimy uran wzbogacić do prawie 20%. Tak wygląda gotowe paliwo do reaktorów jądrowych. To nie jest prawda, że paliwo do reaktorów jest w żółtych beczkach, z których się wylewa jakiś zielony świecący płyn. Paliwo do reaktorów ma formę prętów, a w tych prętach, dokładnie rzecz biorąc, znajdują się takie pastylki lub też takie wałeczki, które są zrobione z dwutlenku uranu i tam właśnie jest ten właściwy materiał rozszczepialny. Po lewej stronie widzimy paliwo do reaktora WWR rosyjskiej produkcji. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że przekrój tego pakietu paliwowego jest sześciokątny.
Na środku widzimy paliwo do reaktora CANDU, które jest najmniejsze z tego wszystkiego. Ono ma około pół metra długości i po prawej stronie widzimy paliwo do reaktora PWR albo WWR. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że na tym zdjęciu środkowym i na prawym zdjęciu ludzie dotykają to paliwo rękami i to wcale nie jest atrapa tego paliwa, tylko to jest prawdziwy uran. I oni mogą to dotykać bez żadnych magicznych kombinezonów ochronnych i nic im się z tego powodu nie stanie. Świeże paliwo jest całkowicie bezpieczne, a to, że ci ludzie mają rękawiczki, to nie jest po to, żeby chronić ludzi przed paliwem, tylko żeby tak naprawdę chronić paliwo przed ludźmi, a dokładnie przed tłustymi odciskami palców. Nie ma tutaj żadnego innego powodu. I takie paliwo wkładamy sobie do reaktora, wciskamy start i reaktor pracuje, pracować może na pełnej mocy przez czas, który nazywamy kampanią paliwową. Kampania paliwowa to jest właśnie czas pomiędzy przeładunkami paliwa i ten czas może wynosić w zależności od typu reaktora 12, 18 albo 24 miesiące. I pomiędzy przeładunkami paliwa reaktor może pracować non-stop na pełnej mocy. Po zakończeniu kampanii otwieramy reaktor i wyciągamy z niego paliwo, ale nie wyciągamy całości paliwa, lecz wyciągamy najczęściej 1/3 najbardziej zużytych pakietów. Te, które zostały, tasujemy i wkładamy 1/3 nowych pakietów i puszczamy reaktor na kolejną kampanię paliwową przez kolejne 12, 18 lub 24 miesiące. Czyli wychodzi na to, że taki pakiecik może sobie być w reaktorze przez 3 kampanie, czyli jest to sumaryczny okres 3 lata, 4,5 roku albo nawet 6 lat. Reakcja łańcuchowa została przedstawiona tutaj na slajdzie. Jądro uranu 235 jest trafione neutronem i to jądro przekształca się w uran 236, który natychmiast ulega rozszczepieniu i w wyniku tego uzyskujemy 2 jądra atomowe. Na przykładzie mamy krypton i bar, chociaż to nie jest reguła, to te produkty rozszczepienia mogą być bardzo różne i w zużytym paliwie znajdziemy całą tablicę Mendelejewa. I co bardziej istotne, dostajemy też 2 lub 3 neutrony, które są potrzebne po to, by kontynuować reakcję i rozszczepiać kolejne jądra atomowe. No i dostajemy w końcu też to, na czym nam zależy najbardziej, czyli energię. W wyniku rozszczepienia jednego jądra uranu 235 dostajemy energię w ilości 200 megaelektronowoltów. To jest taka jednostka charakterystyczna właśnie dla fizyki jądrowej. Dla porównania spalenie jednego atomu węgla daje nam 4 elektronowolty. Podkreślam jednostkę 4 elektronowolty, a tutaj mamy 200 megaelektronowoltów, czyli 200 milionów. Tak dużą energię dostajemy z rozszczepienia jednego jądra uranu. I ta reakcja sobie trwa i trwa przez kilka lat i przez te kilka lat skład paliwa nam się zmienia i widzimy, że ilość uranu 235 powoli się zmniejsza. Zmniejsza się też nieznacznie ilość uranu 238, który jest zaznaczony tym ciemnozielonym kolorem. Natomiast pojawiają nam się różne izotopy. I obecność tych izotopów tak naprawdę jest powodem, dla którego trzeba przerwać kampanię paliwową, ponieważ one zaczynają nam podkradać neutrony i już mamy niewystarczająco dużo neutronów, aby tą reakcję łańcuchową kontynuować. Co dalej się dzieje? Po wyjęciu zużytego pakietu umieszczamy go w basenie. Ogólnie reaktory najczęściej znajdują się pod wodą. Wyjątkiem jest radziecki reaktor RBMK, po którym można było sobie chodzić, jak normalnie po podłodze, a większość reaktorów znajduje się w basenach. I teraz pakiet paliwowy, świeżo wyciągnięty z reaktora, jest tak bardzo aktywny, że aż świeci. To jest tak zwane promieniowanie czerenkowe i to jest zjawisko bardzo ciekawe, polega na tym, że elektrony, to znaczy promieniowanie beta, które emituje się z tego paliwa, elektrony poruszają się szybciej niż prędkość światła.
Pewnie niektórym teraz się zapali lampka, jak można się poruszać szybciej niż prędkość światła. Otóż prędkość światła w próżni jest prędkością rzeczywiście największą i jej przekroczyć nie można. Natomiast tutaj mamy wodę i woda jest ośrodkiem, a prędkość światła w wodzie jest dużo mniejsza niż prędkość światła w próżni, wobec czego istnieje możliwość, by coś się poruszało szybciej niż prędkość światła w wodzie. I teraz proszę spojrzeć na to, co tutaj widzimy. Zarówno tu, jak i tu stoją ludzie i nic im się nie dzieje. Często możemy spotkać opinię, że zużyte paliwo zabija wszystko w odległości tam nie wiadomo jakiej. Nie jest to prawda. Zaledwie kilka metrów wody wystarcza, żeby ci ludzie mogli tutaj bezpiecznie pracować. A na zdjęciu lewym proszę spojrzeć, że ten facet stoi nad otwartym reaktorem jądrowym i patrzy prosto w rdzeń reaktora. Wyciągamy paliwo z reaktora i następnie to paliwo zostawiamy w spokoju na kilka kolejnych lat lub kilkanaście lat w basenie, który najczęściej jest połączony z basenem reaktora. W wielu przypadkach tego paliwa w ogóle się nie wyciąga, przenosząc pomiędzy jednym basenem a drugim, to jest wszystko zintegrowane, tak żeby nie trzeba było tego wyciągać. I to paliwo sobie leży i czeka. Ale w tym czasie wykonują się automatycznie dwa bardzo ważne procesy. Po pierwsze, izotopy krótkożyciowe, które są najbardziej aktywne z tego wszystkiego, samoczynnie się rozpadają. I to nam rozwiązuje problem izotopów najbardziej aktywnych. Wystarczy po prostu to paliwo położyć, poczekać parę lat i one same się rozpadną już. Już i dalej nie ma. A druga bardzo ważna czynność, jaką tutaj woda nam wykonuje, jest chłodzenie tego pakietu. Świeże paliwo, które rozpada się bardzo intensywnie, no emituje ciepło. No i to ciepło trzeba jakoś odprowadzać. A najprostszym sposobem, żeby to ciepło odprowadzić, jest woda. Tak więc zużyte paliwo leży sobie w basenie i po prostu czeka, aż te najbardziej aktywne izotopy się rozpadną. Nie ma żadnego powodu, by to paliwo chłodzić w jakieś inne sposoby. Po prostu sobie leży w wodzie i nic się z nim dalej nie dzieje. Jednak ono w tej wodzie nie będzie sobie leżeć w nieskończoność. Basen się w końcu zapełni, więc trzeba to paliwo przenieść następnie do składowiska suchego i to, co widzimy na zdjęciu po prawej stronie, to jest składowisko z Villach w Szwajcarii i w tym pokoju, który widzicie na zdjęciu, znajduje się całe paliwo zużyte przez wszystkie reaktory jądrowe w Szwajcarii w całej swojej historii. Nie wygląda, żeby to było dużo. Zaledwie kilkanaście pojemników mieści całość paliwa, które zostało w Szwajcarii zużyte. Te pojemniki ważą dobre 150 ton i w środku znajdują się pakiety paliwowe albo w całości, które zostały wprost wyciągnięte z basenu, albo można je poddać także recyklingowi i do tych pojemników wrzucić tylko produkty rozszczepienia, ale o tym będzie kilka slajdów później. Proszę tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj stoi sobie człowiek i on może stać przy tych pojemnikach bez żadnego kombinezonu ochronnego. Tutaj widzimy inne składowisko, które zostało zrobione w Holandii, składowisko Kowra. Tutaj jest taka ciekawostka, że budowniczowie tego składowiska chcieli jakoś zachęcić ludzi do odwiedzania i do przekonania ich, że to wcale nie jest niebezpieczne. I w tym składowisku została umieszczona także galeria sztuki. Czyli na jednej ścianie widzimy jakieś gobeliny czy jakieś obrazy, a z drugiej strony stoją odpady promieniotwórcze. A te kółeczka, które są na ziemi, to one są nie dla ozdoby, tylko w podłodze znajdują się właśnie komory na wypalone paliwo i ci ludzie tutaj stoją właśnie na wypalonym paliwie jądrowym. Proszę zwrócić uwagę na to, że są ubrani w normalną odzież, mają normalne koszule, normalne spodnie. Mogą sobie stać na wypalonym paliwie i nic im się nie dzieje. Tutaj mamy przykład z Ameryki. Amerykanie podeszli trochę bardziej pragmatycznie do tego problemu. Stwierdzili, że skoro pojemniki na zużyte paliwo są wykonane z betonu i stali, to one przecież od deszczu się nie rozpuszczą, w związku z czym mogą stać pod gołym niebem.
Więc w Ameryce zużyte paliwo przechowuje się na terenie elektrowni właśnie w takich pojemnikach i one najnormalniej na świecie stoją pod gołym niebem i dookoła nich jest tylko płot i po prostu sobie to paliwo stoi. Tutaj widzimy właśnie elektrownię Diablo Canyon w Kalifornii i całość paliwa, jakie przez tą elektrownię została zużyta, znajduje się tu. Aż trudno dostrzec na tym zdjęciu, że to jest zużyte paliwo, więc tutaj wrzuciłem jeszcze obraz z góry. No i proszę zobaczyć, 30 lat znajduje się tu, 30 lat za wyjątkiem tego, co jeszcze w basenie jest. Ale na tak małej powierzchni jak 25 na 60 metrów znajduje się to paliwo. A teraz dla porównania, tutaj jest parking dla pracowników. Czyli parking dla pracowników zajmuje zdecydowaną większą powierzchnię niż te straszne odpady. Inne podejście do składowiska, no ponieważ te odpady, to zużyte paliwo nie może sobie leżeć w nieskończoność, w końcu trzeba będzie coś z nimi zrobić. Finowie wybudowali ostateczne składowisko. Ostateczne to znaczy takie, że po umieszczeniu zużytego paliwa już się go stamtąd wydobyć nie da. W związku z tym, aby takie składowisko zbudować, w miejscowości Onkalo w Finlandii wydrążono cały labirynt tuneli i w tym jednym składowisku mają się znaleźć wszystkie odpady promieniotwórcze z Finlandii wyprodukowane w całej dotychczasowej historii finlandzkiej energetyki jądrowej, a także całego przemysłu jądrowego, plus jeszcze to, co się nagromadzi przez kolejne 100 lat, i to składowisko ma wystarczyć aż do XXI wieku. Wtedy to wszystko zostanie zalane betonem i zostanie tam, to paliwo spocznie tam na wieczność. A w moim odczuciu to, co Finlandia zrobiła, jest skuteczne, natomiast to jest troszkę przekombinowane. To jest duże, skomplikowane i drogie. Istnieje jeszcze inne rozwiązanie, dużo prostsze, tak zwany Deep Borehole Disposal, czyli to jest zwyczajny tunel wywiercony prosto w ziemi. Wiercimy sobie taką wielką dziurę głęboką na kilkaset metrów lub kilka kilometrów, w zależności od warstwy geologicznej, jaka jest dostępna, od warunków geologicznych. I następnie do tego tunelu po prostu wkładamy te pojemniki, które dotychczas stały pod gołym niebem, i to wszystko zasypujemy i też mamy składowisko ostateczne. Teraz można zapytać w zasadzie, dlaczego tylko Finlandia zbudowała składowisko ostateczne, a żaden inny kraj tego nie zrobił? Mianowicie zużyte paliwo jądrowe jeszcze może się przydać. I teraz zobaczmy z powrotem na skład paliwa. Widzimy, że ten materiał rozszczepialny, tak naprawdę on się nie zużywa do końca. Mamy tutaj jeszcze pewną część, której zużyć się nie udało i to można odzyskać. To, co ja tutaj nazwałem wypełniaczem, trochę ignorancko, pełni bardzo ważną funkcję, o której za chwilę będziemy mówić i to również można odzyskać. I przechodzimy właśnie do kwestii tak zwanej transmutacji uranu-238 w pluton-239. Bowiem jeżeli uran-238 dostanie dodatkowy neutron, to on się przekształca w uran-239, którego czas pół rozpadu jest bardzo krótki i on bardzo szybko w wyniku przemiany beta przekształca nam się w neptun-239, a on również ma bardzo krótki czas pół rozpadu i również w wyniku przemiany beta przemienia się nam w pluton-239, który się okazuje materiałem rozszczepialnym, tak samo jak uran-235. I jeżeli w ten pluton-239 strzelimy neutronem, to wówczas znowu dostajemy jakieś produkty rozszczepienia, dostajemy 2 lub 3 kolejne neutrony, które kontynuują reakcję, no i oczywiście dostajemy też energię. Czyli to, co było tutaj nazwane wypełniaczem, to jest tak naprawdę materiał paliworodny. I teraz cała magia polega na tym, że możemy to odzyskać i coś, co paliwem nie było tak naprawdę, może nam się stać paliwem. To jest tak, jakbyśmy
z pieca wyciągnęli, z pieca węglowego byśmy wyciągnęli popioły, a wraz z popiołem byśmy wyciągnęli jeszcze kolejny węgiel. Mniej więcej tak to działa. Czyli to jest coś, co też można użyć. Natomiast to, co jest rzeczywistym odpadem, to jest cała ta gama izotopów, choć nie do końca, ponieważ niektóre z tych izotopów również można użyć, jak na przykład Ameryk 241, który jest w czujkach dymu. Jeżeli macie teraz nad głową czujkę dymu, to prawdopodobnie jest w niej odpad promieniotwórczy w postaci Ameryku 241, który być może kiedyś uratuje życie, a dotychczas no, czujki dymu, można powiedzieć, że uratowały niejedno życie i niejeden budynek, dzięki temu, że szybko został wykryty pożar. No i teraz, skoro tyle rzeczy możemy odzyskać, to dlaczego tego nie robić? Ten proces wykorzystywany jest już od 1972 roku, czyli to jest prawie 50 lat. I aż 96% zużytego paliwa nadaje się do ponownego wykorzystania. To jest fantastyczna rzecz. Dzięki temu zaoszczędziliśmy całą masę naturalnego uranu, 25 tysięcy ton. I teraz największy zakład, który zajmuje się recyklingiem paliwa, znajduje się we Francji. To znaczy, to jest Orano Melox i Orano Lahac. To jest zakład, który zaopatruje aż 44 reaktory jądrowe i Francuzi technologię recyklingu mają opanowaną perfekcyjnie. Recykling wykorzystują również Rosjanie, jakieś próby wykonywali Japończycy. Był też, choć nie, z niezbyt dużym skutkiem, wykorzystywany w Wielkiej Brytanii. Niemcy też próbowali swego czasu się przekonać do recyklingu, choć w końcu zaorali swój własny przemysł jądrowy. A w przypadku USA niestety recykling paliwa jądrowego został zakazany. A wielka szkoda. I Amerykanie paliwo jądrowe wykorzystują tylko jednokrotnie, ale nie dlatego, że nie potrafią, tylko dlatego, że takie prawo sobie wymyślili. Co jeszcze innego można robić ze zużytym paliwem? Nasi sąsiedzi Czesi wymyślili sobie taki reaktor, który nazywa się Teplator. I to jest takie jakby skrzyżowanie reaktora CANDU z reaktorem WWR, ponieważ reaktory WWR właśnie w Czechach są wykorzystywane. I Czesi wpadli na pomysł, że skoro w zużytym paliwie cały czas znajduje się uran 235, ale nie można go wykorzystać ze względu na to, że produkty rozszczepienia nam pochłaniają neutrony i z tego powodu, że zwykła woda również nam pochłania neutrony, to Czesi wpadli na pomysł, że może byśmy wymienili zwykłą wodę na ciężką wodę, czyli na tą wodę, która ma izotop deuter, a deuter ma jeden neutron więcej. I właśnie dzięki temu, że ten deuter ma więcej neutronów niż zwykły wodór, który tych neutronów nie ma, no to on nam nie podkrada neutronów z reakcji łańcuchowej. W związku z tym można by ten uran 235 jeszcze dopalić, wykorzystując reaktor z ciężką wodą. To, co widzimy tutaj, jest na razie na etapie koncepcji, ale wygląda to ciekawie. I te reaktory miałyby być wykorzystywane do ciepłownictwa miejskiego. Inny sposób na recykling wymyślili sobie Hindusi. W ogóle Indie mają bardzo zaawansowany program atomowy i to jest naprawdę tutaj niesamowite, co Hindusi wymyślili. A głównym celem tego programu jest wykorzystanie toru 232, bowiem aż 3/4 światowych zasobów toru znajduje się w Indiach. U nich to po prostu leży na ziemi, w piasku i aż grzechem jest tego nie wykorzystać. W związku z tym Hindusi wymyślili sobie 3-stopniowy program atomowy. Obecnie mają bardzo dużo reaktorów stopnia pierwszego. Stopień drugi jest obecnie w budowie, czy też na etapie prototypów, a stopień trzeci to jest przyszłość. No i teraz jak to działa? Mamy naturalny uran i wykorzystywany jest reaktor IPHWR, który jest bardzo podobny do reaktora CANDU. No i ten reaktor oczywiście daje nam energię, ale także przekształca nam uran 238 w pluton. No i przy okazji dostajemy też ten uran 238 z powrotem. To, co wyjdzie z tego reaktora jako tak zwany odpad, staje się surowcem dla reaktora stopnia drugiego, który dodatkowo jest także uzupełniany torem.
No i tutaj reakcja polega na tym, że tor 232 jest przekształcany w uran 233, a uran 238 jest przekształcany w pluton 239, który jest paliwem dla samego siebie. Czyli reaktor sam sobie tworzy paliwo. Ale ten uran 233, który został wyprodukowany z toru, staje się paliwem dla reaktorów trzeciego stopnia, które również przekształcają tor w uran 233 i ten reaktor już ma sobie w kółko to paliwo produkować. Dzięki temu mamy prawie że zero waste i 100% materiałów, jakie wykorzystujemy tutaj w tym cyklu, jest wykorzystywany. To jest ambitny program, bardzo długoletni. Szacuje się, że te reaktory trzeciego stopnia powstaną za jakieś 50 lat, bo obecnie jest budowane są reaktory stopnia drugiego. No i po prostu nie ma potrzeby, żeby to robić szybciej. Tak? Jest tych reaktorów na tyle dużo i naturalnego uranu jest na tyle dużo, że można sobie spokojnie ten program realizować bez jakiegoś pośpiechu. Inny przykład. Tak? Czy możemy teraz zrobić czas na pytania, bo tutaj mamy żywą dyskusję na czacie i się tych pytań zrobiło bardzo dużo odnośnie obecnej części. No to słucham. Dzięki. Także odnośnie właśnie zero waste mamy tutaj pytanie. Momencik. Czy gdyby udało się na bieżąco usuwać produkty rozszczepienia, to wówczas stopień wypalenia paliwa byłby równy 100%, mimo niskiego wzbogacenia paliwa, na przykład tak jak dla PWR? Gdyby te produkty rozszczepienia udało się usunąć, były takie koncepcje w reaktorze eksperymentalnym IFR, tak zwany Integral Fast Reactor. To właśnie on miał działać w taki sposób, że był zakład przetwórstwa paliwa na terenie elektrowni i to paliwo było tak jakby na bieżąco filtrowane i produkty rozszczepienia były usuwane, a dodawany był świeży uran. Niestety ten reaktor na mocy decyzji politycznych nigdy nie trafił do większej produkcji i projekt niestety został zamknięty. To wielka szkoda. A można odzyskać energię z krótkożyciowych izotopów? Z krótkożyciowych izotopów myślę, że jest to praktycznie nieopłacalne, tak? Ponieważ żeby te krótkożyciowe izotopy dostać, byśmy musieli świeże paliwo bardzo szybko poddać temu recyklingowi. No i tutaj jest problem natury takiej, że one są bardzo silnie promieniotwórcze. Więc po pierwsze mamy tutaj problem z promieniotwórczością tego wszystkiego. A po drugie, krótkożyciowe izotopy, no jak sama nazwa mówi, one żyją dość krótko, więc nie wiem, czy bylibyśmy w stanie wykorzystać te izotopy. Poza tym moglibyśmy wykorzystać tylko energię cieplną, natomiast one się znowu też nie grzeją aż tak bardzo intensywnie, żeby wykorzystywanie tej energii na większą skalę miało jakiś sens moim zdaniem. Myślę, że to jest kompletnie nieopłacalne, bo nikt nie robi i nawet nikt nie próbuje czegoś takiego. Rozumiem, dzięki. I jeszcze pytanie mamy o teplatora. Czy wymaga uprzedniego przetworzenia wypalonego paliwa? Nie, chemiczne usunięcie nie wymaga. Produktów rozszczepienia i aktynowców. Nie wymaga. Pomysł Dobrze. Polega właśnie na tym, żeby pakiety paliwowe prosto z reaktora WR, znaczy prosto z basenu, wsadzić do tego teplatora bez konieczności jakichkolwiek modyfikacji. Jeszcze tutaj jest dyskusja na temat reaktorów czwartej generacji i no właśnie. I tutaj jest dyskusja o tym, czy one potrzebują szybkich neutronów i skąd, to już pytanie ode mnie, skąd te szybkie neutrony można wziąć. Szybkie neutrony powstają w wyniku rozszczepienia uranu 235. Tak? Każdy taki neutron jest szybki i właśnie po to, żeby ta reakcja trwała, to my te neutrony musimy spowolnić tak zwanym moderatorem, aby te powolne neutrony rozszczepiały nam uran 235.
Uran-235 właśnie rozszczepia się chętniej pod wpływem tych powolnych neutronów, natomiast niechętnie pod wpływem szybkich. Tak, czyli te reaktory, które są wykorzystywane obecnie, to są reaktory na neutrony wolne, a fachowo rzecz biorąc to są neutrony termiczne. A reaktory szybkie wykorzystują, właściwie nie wykorzystują moderatora. No i tutaj trik polega na tym, żeby w większym stopniu wykorzystać to zjawisko transmutacji uranu-238. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać też większy stopień powielenia tego paliwa. Czyli może być nawet taka sytuacja, że więcej paliwa dostaniemy w wyniku tej transmutacji, niż zostanie zużyte i reaktor będzie nam to paliwo produkował. Niestety w przypadku reaktorów na szybkie neutrony no jest też dużo innych problemów. Nie? Na przykład nie możemy zastosować wody do chłodzenia, tylko musimy zastosować ciekły sód, tak jak to jest właśnie w Białojarskiej Elektrowni Jądrowej, którą widzimy tutaj na zdjęciu. Dziękujemy bardzo na razie. Okej. To wracając do tej Białojarskiej Elektrowni Jądrowej. Tam znajdują się trzy reaktory właśnie BN, które działają komercyjnie. Znaczy pracują dwa. Ten BN-1200 jest jeszcze w budowie i właśnie szacuje się, że ten BN będzie reaktorem, który wyprodukuje więcej paliwa niż będzie zużywał. Natomiast BN-800 jest reaktorem, do którego jest też ładowane paliwo, recyklingowane różnymi metodami i to jest taka kolejna próba udana zamykania cyklu paliwowego. Dobrze, teraz omówimy kilka takich najbardziej typowych mitów, z jakimi możemy się spotkać na temat odpadów promieniotwórczych. I myślę, że mitem numer jeden jest to, że z elektrowni możemy dostać bomby atomowe, bo gdzieś cichaczem w elektrowni atomowej możemy sobie uruchomić produkcję bomb atomowych, albo terroryści nam to zużyte paliwo ukradną i przerobią na bomby. Otóż jest to kompletnie niemożliwe. Pod względem paliwa istnieją dwa rodzaje bomb atomowych. Są to bomby uranowe albo plutonowe. No i teraz proszę spojrzeć na stopień wzbogacenia paliwa, jakie musi być. Normalnie mamy 0,7. Tak, 0,7% to jest naturalny uran, który wydobywamy z ziemi. Od 3 do 5% to jest uran, który jest stosowany w elektrowni jądrowej. Natomiast, żeby uzyskać reakcję wybuchową, to wzbogacenie musi sięgać powiedzmy 80-90%. Czyli gdybyśmy wzięli całkowicie świeże paliwo z elektrowni jądrowej, to my z tego i tak nie zrobimy bomby, bo to wzbogacenie jest po prostu zbyt małe. I się okazuje, że to jest kompletnie niewykonalne, by zrobić bombę uranową z materiałów, które są w elektrowni jądrowej. Z plutonem jest ciekawsza sprawa. Bomba plutonowa wymaga plutonu 239, a jak mówiłem wcześniej, ten pluton 239 no nam się wytwarza z uranu 238. Więc czy faktycznie można zrobić bombę atomową z tego? Otóż jest pewien problem, mianowicie bomba, tutaj mamy weapon grade plutonium i mamy jeszcze reaktor grade. Czyli żeby zrobić bombę atomową z plutonu, to musimy mieć praktycznie czysty pluton 239. Ponieważ jeżeli w tym plutonie będą jakieś zanieczyszczenia w postaci innych izotopów plutonu, to reakcja wybuchowa nam nie nastąpi. Ta reakcja łańcuchowa będzie działa się na tyle wolno, że to po prostu nam nie wybuchnie. A w przypadku reaktora nie zależy nam na wybuchu, tylko na rozszczepianiu, więc te zanieczyszczenia nie stwarzają nam problemu. No i teraz skąd te zanieczyszczenia się biorą? Mianowicie pluton 239, jak w niego trafimy neutronem, to on się może rozszczepić, ale wcale nie musi. Jakaś część plutonu 239 po wchłonięciu neutronu przekształca się w pluton 240, a ten z kolei w 241, a ten jeszcze w 242. I teraz im dłużej to wszystko nam leży w reaktorze, a nam przecież zależy na tym, żeby reaktor działał jak najdłużej i jak najrzadziej to paliwo zmieniać, no to tym więcej tych ciężkich izotopów plutonu mamy. Więc
gdybyśmy chcieli wykorzystać reaktor do produkcji bomb atomowych, to byśmy musieli ten reaktor wyłączyć, otworzyć i wyciągnąć z niego paliwo na tyle szybko po uruchomieniu kampanii, żeby nam się te ciężkie izotopy nie zdążyły wytworzyć. Czyli byśmy musieli to zrobić szybciej niż w ciągu pół roku po włączeniu. No ale jest tu problem taki, że trudno byłoby to zrobić po cichu, tak? Nie da się tak po prostu wyłączyć elektrowni, żeby nikt tego nie zauważył. Poza tym byłoby to co najmniej dziwne, gdyby ktoś wyładował całe paliwo z reaktora i ładował nowe paliwo, a to paliwo przecież ma działać przez 3 kampanie paliwowe. Więc tutaj jest taki problem, że trudno byłoby to ukryć. A dlaczego nie możemy odzyskać tego plutonu z paliwa, które jest zużyte? Mianowicie zobaczmy, jaki jest problem z innymi izotopami plutonu. Mianowicie pluton 238 strasznie się grzeje. On się grzeje na tyle mocno, że znalazł zastosowanie w generatorach radioizotopowych, które zasilają sondy kosmiczne i właśnie tam energia cieplna wynikająca właśnie z tych rozpadów plutonu 238 jest przekształcana na prąd elektryczny. A nie chcemy, żeby bomba atomowa nam się zagotowała w środku. Pluton 239 to jest właśnie to, co jest potrzebne do bomby. Pluton 240 to jest izotop, który ma taką cechę, że rozszczepia się spontanicznie i emituje neutrony. Tak więc proszę sobie wyobrazić, co byłoby w przypadku bomby atomowej, która zawiera materiał rozszczepiający się samoczynnie, bez żadnej ingerencji zewnątrz. To jest ostatnia rzecz, jaką byśmy chcieli w takiej bombie. Pluton 241 co prawda jest rozszczepialny, ale do bomby się nie nadaje, bo rozszczepia się zbyt wolno. Poza tym on się szybko przekształca w ameryk 241. No i dalej pluton 242 również rozszczepia się spontanicznie. Więc zanieczyszczony pluton nie nadaje się do zbudowania bomby, natomiast do zużycia w reaktorze się nadaje już całkiem spoko. I teraz myślę, że argumenty na gruncie fizyki jądrowej mogą nie przekonywać wszystkich, ale zobaczmy argument historyczny. W tej tabelce mamy zestawione wszystkie kraje, które zbudowały bombę atomową i mamy daty, kiedy została skonstruowana pierwsza bomba i kiedy powstała pierwsza elektrownia. I proszę zwrócić na to uwagę, że w USA, w Związku Radzieckim, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Chinach, w Izraelu, w Republice Południowej Afryki i w Korei Północnej najpierw była bomba atomowa, a dopiero potem była elektrownia. A w przypadku Izraela i w przypadku Korei Północnej elektrowni nie ma do dziś i nawet nikt tam nie buduje elektrowni, bo do zbudowania bomby to nie jest potrzebne. Co ciekawe, Izrael jest takim krajem, który się oficjalnie nie przyznaje do posiadania broni jądrowej, natomiast istnieją pewne przesłanki, że Izrael tych bomb ma kilka lub kilkanaście. Republika Południowej Afryki z kolei jest też taką ciekawostką, ponieważ jest to kraj, który zbudował sobie bomby atomowe, a potem stwierdził, że się dobrowolnie rozbroi. I to jest kraj, który obecnie już nie posiada broni jądrowej. Natomiast dwa jedyne kraje, które miały najpierw elektrownię, a potem bomby, to są Indie i Pakistan. Czyli widzimy, że ta elektrownia tak naprawdę wcale nie jest potrzebna, żeby zrobić bombę atomową. Więc zobaczmy, jak tak naprawdę się te bomby produkuje. Jeżeli chcemy zrobić bombę, która ma paliwo uranowe, to my potrzebujemy wirówki do wzbogacania uranu, które ten uran nam wzbogacą do tych wymaganych 80% albo jeszcze lepiej. I to jest sposób, jaki obecnie jest praktykowany prawdopodobnie przez Iran. Iran oczywiście się do tego nie przyznaje, ale Iran posiada zakłady wzbogacania uranu zdolne do osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu wzbogacenia. Rzekomo w celu badań naukowych, nie wiem, co oni tam badają, ale właśnie jeżeli ktoś by chciał zrobić bombę atomową z uranu, to właśnie powinien mieć dużo wirówek do wzbogacania. A natomiast gdybyśmy chcieli zrobić bombę, która ma paliwo plutonowe, to potrzebujemy reaktor, ale nie taki reaktor jak w elektrowni, tylko reaktor, który jest specjalnie zaprojektowany do produkcji plutonu, i umożliwia właśnie bardzo szybki załadunek i wyładunek tego paliwa, najlepiej bez zatrzymywania reaktora.
i często są to reaktory, właściwie były, bo już dawno nie pracują, były to reaktory, w których kanały paliwowe były umieszczone poziomo i z jednej strony się ładowało świeże paliwo, z drugiej się wyciągało paliwo zawierające właśnie ten pluton 239 i to były reaktory, które były, które właściwie nie były w elektrowniach, ponieważ było to no, mało efektywne i bardziej opłacało się zrobić po prostu reaktor, który tylko i wyłącznie produkuje pluton, natomiast nie ma zastosowania w elektrowni. Kolejna rzecz, kolejny mit, z jakim możemy się spotkać, to jest radioaktywny dym, który się wydobywa z elektrowni. To jest mit taki, powiedzmy, trochę naiwny. To, co się wydobywa z tych dużych, grubych kominów, które de facto nie są kominami, tylko chłodniami, to jest zwyczajna para wodna. I to jest dokładnie taka sama para wodna, jaka się wydobywa z czajnika i tutaj nie wylatują żadne substancje promieniotwórcze. Ale można zapytać, do czego służy jeszcze ten taki mały kominek, co tam z niego wylatuje. Ano to jest komin wentylacyjny, który służy tylko i wyłącznie do wentylowania budynku elektrowni. To jest komin wentylacyjny, przepraszam, tak, wentylacja. Tutaj mamy przykład ciekawego fejka, jaki znalazł się w Wyborczej. Odpady z elektrowni jądrowych zalewają świat, brakuje miejsc do ich składowania. Nie wiem, jak Wyborcza mogła puścić taką bzdurę, bo jeżeli to, co widzimy na zdjęciu, zalewa świat, to ja nie wiem, co można powiedzieć w takim razie o plastiku, który znajduje się wszędzie, w wodzie, w glebie, w lesie, wszędzie, gdzie popadnie. Tak samo spaliny i inne odpady, jest ich zdecydowanie więcej. A jeżeli brakuje miejsca do składowania, to wystarczy wybudować kolejne składowisko, bo jak widzimy, to nie zajmuje wcale dużo miejsca. Zobaczmy, ile tak konkretnie zużywają reaktory jądrowe tego paliwa. Tutaj widzimy fragment specyfikacji reaktora EPR. Będzie on rozważany do budowy w Polsce. Właśnie Francuzi też wystosowali ofertę, aby zbudować w Polsce od 4 do 6 reaktorów EPR. I zużycie paliwa przez ten reaktor to jest 32 tony w ciągu roku. Czyli 32 tony wystarczą do tego, żeby reaktor pracował przez cały czas na pełnej mocy. I zastanówcie się sami, czy to jest dużo. Dla porównania ciężar samochodu dostawczego, tak zwanego tira, to jest 40 ton. Więc te 32 tony to mi się wydaje, że to nie jest dużo, tylko to jest wręcz śmiesznie mało. Dla porównania jeszcze elektrownia Bełchatów wyrzuca do atmosfery 100 tysięcy ton dwutlenku węgla każdego dnia. A tutaj mamy zużycie paliwa rzędu 32 tony w ciągu roku. No to porównajmy jeszcze, ile faktycznie tych odpadów jest w porównaniu z innymi odpadami, jakie mamy. I odpady wysokoaktywne, z którymi rzekomo jest największy problem, to jest właśnie ten malutki paseczek ledwo widoczny, który jest pokazany w powiększeniu. A oprócz tych odpadów mamy całą masę odpadów niebezpiecznych, czy też różnych przemysłowych. Proszę zwrócić uwagę, że ten niebieski pasek, on nie jest narysowany w skali i on powinien być 4 razy większy niż pasek zielony. Czyli tych odpadów wysokoaktywnych to tak naprawdę mamy najmniej ze wszystkich odpadów. Więc odpady z elektrowni atomowej to tak naprawdę wcale nie jest problem, tylko to jest właśnie zaleta. Tutaj mamy jeszcze ciekawe porównanie zrobione przez Polski Atom. Gdybyśmy wzięli całe zużyte paliwo ze wszystkich reaktorów jądrowych na świecie i byśmy je wstawili w Stadionie Narodowym na Murawie, to byśmy mieli warstwę o wysokości 10 metrów. Więc tak naprawdę tyle tych odpadów jest i to jest bardzo, bardzo mało. Jak to w ogóle możliwe, że tego paliwa jest tak mało? No cały trik polega na tym, że gęstość energii zawartej w uranie jest szalenie wielka. Tutaj mamy taki wykres, który pokazuje nam gęstość energii w megajulach na kilogram. Tutaj mamy węgiel,
który jest paliwem strasznie słabym, 24 MJ na kilogram, benzyna trochę lepiej, 46, no i uran 76 milionów megajuli na kilogram. Więc dzięki temu, że z kilograma uranu dostajemy tak dużo energii, to tych kilogramów zużywamy tak naprawdę bardzo mało, ponieważ to nam wystarcza, żeby zużyć bardzo mało materiału i zaspokoić nasze potrzeby. Kolejna rzecz, z jaką możemy się bardzo często spotkać, to jest zarzut, że odpady promieniotwórcze kosztują kosmiczne pieniądze i kto ma za to zapłacić? Otóż kto ma za to zapłacić, to zapłacą elektrownie jądrowe, ponieważ w każdej elektrowni jądrowej istnieje coś takiego jak Waste Fund oraz Decommissioning Fund. To są fundusze, które działają w taki sposób, że ze sprzedaży każdej megawattogodziny odprowadzany jest jakaś część zysku na poczet właśnie likwidacji elektrowni i likwidacji odpadów promieniotwórczych w przyszłości. Więc jak ta elektrownia sobie działa przez kilkadziesiąt lat, to ona zarobi całą masę pieniędzy właśnie na to, żeby dało się wybudować potem składowisko i dało się potem te odpady bezpiecznie zutylizować, a całą elektrownię, żeby rozebrać. To, co widzimy na zdjęciu, to jest przykład z Hinkley Point C, elektrownia, która jest strasznie droga, ale nie dlatego, że drogi jest koszt budowy, tylko dlatego, że drogi jest koszt kredytu ze względu na dość słabo zorganizowane finansowanie i gdyby na budowę tej elektrowni przeznaczono kredyt, który nie byłby tak drogi, wówczas cała elektrownia byłaby wielokrotnie tańsza. No, ale niestety tak się nie stało. Miejmy nadzieję, że budując Sizewell C, która ma być właśnie kopią Hinkley Point C, to finansowanie zostanie zrobione dużo lepiej. Kolejną częstą manipulacją jest mieszanie odpadów wojskowych i cywilnych. I tutaj mamy właśnie takiego fejka, który też po internecie krąży. Jest składowisko na wyspie Runit Island na wyspach Marshalla. To jest mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Australią a Ameryką Północną. Gdzieś na środku oceanu znajdują się takie wysepki. Tam Amerykanie w latach 40. i 50. bardzo intensywnie prowadzili testy bomb atomowych i to, co zostało, wrzucili do dziury po jednej właśnie z tych bomb atomowych i zostało to obudowane takim talerzem, który wygląda, jakby tam UFO wylądowało na tej wyspie. No to jest może niezbyt dobry przykład składowiska. Natomiast podkreślić trzeba, że to nie są odpady z elektrowni atomowych. W żadnym przypadku. Jest jeszcze w internecie ciekawe badanie, czy faktycznie to składowisko jest tak złe, jak się mówi. Przyjechali tam naukowcy z dozymetrami, pomierzyli i stwierdzili, że w Central Parku promieniowanie jest wyższe niż właśnie stojąc na szczycie tej kopuły. Bardzo zachęcam do poszukania w internecie. To jest rzecz, którą możemy spotkać, czytając informacje o Fukushimie. Straszna mapa, promieniowanie rozlało się na cały ocean, ale ta mapa wcale nie przedstawia promieniowania. Jeżeli znajdziemy pełną wersję tej mapy, to widzimy, że ta mapa tak naprawdę przedstawia wysokość fali tsunami powstałej w wyniku trzęsienia ziemi w Tohoku i jest mierzona w centymetrach. To wcale nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. No jak już o Fukushimie mówimy, to z Fukushimą jest taki problem, że jest tam woda, która była używana do chłodzenia reaktorów po katastrofie. I co kilka miesięcy w mediach się pojawiają właśnie takie fejki, że Japonia wyleje skażoną wodę do oceanu i skazi cały ocean i życie w oceanie w ogóle umrze. Tylko że ta woda wcale nie jest taka bardzo promieniotwórcza, ponieważ ta woda została wielokrotnie odfiltrowana i ta woda została odfiltrowana i jej aktywność jest 40 razy mniejsza niż wyznaczają normy bezpieczeństwa japońskie,
i 7 razy mniejsza niż stanowią wytyczne dla wody pitnej, a nie dla wody ogólnie jakiejkolwiek. Więc wylanie tej wody jest tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką można z nią zrobić, tak? Tą wodę po prostu trzeba wylać, ponieważ ona nie stwarza żadnego zagrożenia i nie ma sensu jej dalej trzymać. Niestety Japończycy tutaj trochę dużo cudują z tą wodą i za bardzo, że tak powiem, się cackają, bo będą budować jakiś tam tunel, który tam będzie kilometr od brzegu tą wodę wypuszczał przez 20 lat. To moim zdaniem jest w ogóle kuriozalne. Jeżeli zostało zbadane, że ta woda nie stwarza żadnego zagrożenia, to powinna zostać wylana natychmiast już. Co w tej wodzie jest? Są w niej śladowe ilości trytu, ze względu na to, że tego trytu nie da się za bardzo odfiltrować. Natomiast tryt możemy sobie kupić na Allegro. Jak wpiszecie tryt albo breloczek trytowy, to znajdziecie różne właśnie takie gadżety, które się świecą w ciemności i będą się świecić bardzo długo jeszcze. Są dostępne latarki trytowe, jakieś tam kolimatory. Można także kupić sobie zegarek, który ma wskazówki i cyferki właśnie pokryte, czy też wykonane właśnie z rurek, które zawierają ten tryt. Więc straszenie, że tryt jest w wodzie w Fukushimie w momencie, kiedy można go normalnie sobie kupić, no to jest po prostu niepoważne. Wobec czego można by postraszyć czymś jeszcze innym. Można by postraszyć węglem. I ten węgiel rzekomo może nawet zmienić ludzkie DNA. Ale co to jest za węgiel? To jest węgiel 14, który tak naprawdę występuje zupełnie naturalnie. I tutaj mamy taką odpowiedź na zarzuty Greenpeace'u. Rzecznik prasowy TEPCO podał, że gdybyśmy tą wodę byśmy sobie pili przez cały rok, codziennie, 2 litry, wówczas byśmy przyjęli dawkę nie większą niż 110 mikrozywertów. W ciągu całego roku, tak? Pijąc tą wodę z Fukushimy non-stop, a naturalnie dostajemy mniej więcej tyle, jakieś 2,5 tysiąca mikrozywertów w ciągu roku. Czyli ta śladowa ilość węgla 14, która tam jest, no to nie stwarza absolutnie żadnego zagrożenia. Skąd ten węgiel 14 w ogóle się bierze? Co ciekawe, jest to izotop odnawialny. On bierze się z azotu, który znajduje się w górnej partii atmosfery. Poza tym azotem oddychamy też przez całe życie. 70% powietrza, które oddychamy, to jest właśnie azot. I pod wpływem neutronów pochodzących ze Słońca następuje taka reakcja, że neutron wybija proton z jądra atomu azotu i on staje się następnie węglem. I tak właśnie powstaje ten węgiel 14. Natomiast ten proton, który został wybity z azotu, on sobie łapie z powietrza jakiś elektron i staje się normalnym atomem wodoru. No i teraz czas półrozpadu węgla 14 to jest 5730 lat. I po tym czasie węgiel 14 rozpada się w wyniku przemiany beta i staje się ponownie azotem 14 i emituje też elektron. Węgiel 14 wykorzystuje się na przykład w archeologii do datowania skamielin. Cały trik polega na tym, że naturalnie występujące izotopy węgla są trzy. Mamy dwa stabilne izotopy, węgiel 12 i węgiel 13. No i mamy ten węgiel 14, który jest promieniotwórczy i się rozpada. I ten węgiel 14, po tym jak on się utworzy w atmosferze, to on może wiązać się także z innymi atomami i tworzyć takie substancje jak na przykład dwutlenek węgla. A dwutlenek węgla jest wchłaniany przez rośliny. Rośliny z kolei są zjadane przez zwierzęta. No i tak ten węgiel 14 sobie trafia do przewodu pokarmowego, do łańcucha pokarmowego. I wszyscy my ten węgiel 14 tak naprawdę jemy, obojętnie czy chcemy czy nie. Ale kiedy organizm obumrze i skamienieje, to przestaje przyjmować ten węgiel 14, on się rozpada, natomiast ilość węgla 12 i 13, które były stabilne, pozostają cały czas, tak? Czyli ilość węgla 14 nam maleje, a ilość węgla 12 pozostaje bez zmian.
I teraz badając stosunek izotopów właśnie węgla 13, węgla 12 i 14, jesteśmy w stanie określić, kiedy nastąpiła śmierć tego organizmu i ile lat on już leży. I to jest metoda właśnie do datowania różnych skamielin, jakichś kości dinozaurów i tego typu rzeczy. Kolejna rzecz, jaką można straszyć, to są gorące pociągi, ponieważ paliwo jądrowe i też odpady trzeba jakoś przewieźć ze składowiska do fabryki, która zajmuje się recyklingiem i potem z powrotem. I na różnych stronach w internecie możemy znaleźć zdjęcia wykonane przy pomocy kamery termowizyjnej, gdzie widać, że ten pociąg jest strasznie nagrzany, ale okazuje się, że wcale nie jest tak strasznie nagrzany, jeżeli znajdziemy zdjęcia, które pokazują również skalę. Więc powierzchnia tych pociągów ma temperaturę rzędu 30 paru stopni, więc to wcale nie jest tak dużo. To, co jest najbardziej nagrzane, znajduje się tu, czyli to jest jakiś, trudno powiedzieć, czy to jest jakiś pojazd, czy coś, co stoi przed przejazdem kolejowym, a zwróćcie też uwagę, jak mocno nagrzane są koła w tym pociągu, czy koła są promieniotwórcze. Przewożenie odpadów pociągami lub też samochodami nie stwarza żadnego zagrożenia, a żeby przekonać opinię publiczną, że faktycznie to jest bezpieczne, w Wielkiej Brytanii został przeprowadzony eksperyment tak zwany smash hit i polegało to na tym, że pociąg z kontenerem na te odpady promieniotwórcze został rozpędzony do dużej prędkości i on właśnie uderzył w platformę, na której te tak zwane odpady się znajdowały. Cały eksperyment był prowadzony i przedstawiany w telewizji na żywo. Różni dziennikarze mogli oglądać i pytać inżynierów i naukowców, co oni robią, mogli patrzeć na ręce, więc eksperyment jest jak najbardziej wiarygodny. I tak rozpędzony pociąg uderzył prosto w pojemnik na substancje promieniotwórcze. Okazało się, że pojemnik faktycznie nie ma żadnego ryzyka z tym związanego. Jak poszukacie na YouTubie, to znajdziecie jeszcze inne eksperymenty tego typu. Amerykanie również te pojemniki zgniatali, niszczyli, zderzali różnymi sposobami i nigdy w historii tak naprawdę nie doszło do jakiegoś wypadku z udziałem paliwa jądrowego, które by się rozszczelniło czy w jakiś sposób skaziło teren w wyniku transportu tego paliwa. Może kilka pytań? Jasne. Ja może zacznę, dobrze? Gosia, a ty tam proszę, pewnie proszę. Też trzymasz rękę na pulsie. Tutaj jeden z użytkowników, jeden ze słuchaczy pyta, czy gdyby całkowicie zamknąć cykl paliwowy, spalić wszystkie aktynowce, jedynymi odpadami byłyby produkty rozszczepienia, czas półrozpadu najczęściej około 30 lat, to czy energetyka jądrowa produkowałaby w znaczącej większości odpady krótkożyciowe? Znaczy jest w tym pewien sposób, tak? Ponieważ to, co ma dość długi czas półrozpadu, w zasadzie najdłuższy z tych rzeczy, które dostajemy w wyniku reakcji łańcuchowej, to są transuranowce. One mają czas długi, to jest rzędu tam 20 tysięcy lat, jak ten pluton 239. Produkty rozszczepienia, które są lekkie, mają ten czas półrozpadu zdecydowanie krótszy. Więc gdybyśmy opanowali taki proces pozwalający wykorzystać w całości transuranowce, no to byśmy mieli
dużo mniejszy czas potrzebny na, że tak powiem, wypalenie resztek aktywności, które w tym zostają. A jeszcze jedno, tutaj też jeden... Pytanie, na które odpowiedź mnie osobiście również bardzo interesuje. Produkty rozszczepienia są izotopami pierwiastkami będącymi metalami ziem rzadkich, które są w elektronice i fotowoltaice raz, że cenne, a dwa, że no, ich jest mało. Czy można odzyskać stabilne izotopy do zastosowania w dziedzinach pozajądrowych, na przykład w elektronice, czy na przykład do budowania w elektronice? Wydaje mi się, że byłoby to nieopłacalne. Za mało, tak? Tak, przede wszystkim byśmy musieli odzyskać izotopy, które są stabilne, to znaczy niepromieniotwórcze. A w przypadku zużytego paliwa, no dostajemy tam całą masę izotopów i dostajemy pierwiastki, które są promieniotwórcze plus jeszcze te niepromieniotwórcze. Więc gdybyśmy z tego chcieli odzyskać, nie wiem, przykładowo krzem, tak? To byśmy musieli mieć krzem, który nie jest promieniotwórczy, a w rezultacie dostajemy zarówno izotopy promieniotwórcze i niepromieniotwórcze, więc byśmy musieli nie tylko w jakiś sposób ten krzem odfiltrować, ale byśmy musieli też zrobić separację izotopową. Nie wiem, czy w ogóle istnieją jakieś metody filtrowania separacji izotopowej takich lekkich pierwiastków. Nawet jeżeli one istnieją, nie sądzę, by to było opłacalne. To jeszcze jedno ode mnie może. Tu też użytkownik pisze, słyszałem niedawno o cyklu paliwowym o skrócie DUPIC. Polegałby on na użyciu wypalonego paliwa z reaktora PWR bez przetworzenia w reaktorze CANDU. Czy taki cykl paliwowy produkowałby mniej aktynowców? Czy teplator działa na podobnej zasadzie? No właśnie teplator to jest właśnie to, to jest właśnie ten pomysł. Były pomysły, żeby zrobić to samo w reaktorach CANDU. To się w zasadzie nie sprawdziło za bardzo, chociaż jest tutaj problem, powiedzmy, nie tyle co techniczny, co bardziej problem prawny, bo Kanada wykorzystuje reaktory CANDU, które mogłyby właśnie zastosować zużyte paliwo z reaktorów PWR i BWR. Ale Kanada takich reaktorów u siebie nie ma. Takie reaktory mają inne kraje. No i tutaj mamy problem, ponieważ nie za bardzo można te zużyte paliwo eksportować do innych krajów. Tak, mogłyby to zrobić kraje, które mają zarówno CANDU, jak też inne reaktory. Wiem, że takie eksperymenty były robione gdzieś w Chinach, natomiast to chyba się skończyło tylko na poziomie eksperymentów. Chyba nie zastosowali tego potem w praktyce. I tu jeszcze jedno, czy jak stara elektrownia jądrowa zostanie zlikwidowana, to czy elementy aktywowane neutronami są przetapiane do budowy nowej elektrowni? Czy w związku z tym transport elementów elektrowni wymaga procedur ochrony radiologicznej? Nigdy się nie spotkałem z tym, żeby ktoś recyklingował beton z elektrowni albo stal. To, co zostało aktywowane, jest traktowane również jako odpad. Jest to odpad na ogół średnio aktywny albo niskoaktywny i całość po prostu też trafia na składowisko. Natomiast są to odpady bardzo często wręcz krótkożyciowe, bo to, co się aktywowało, to potem nie jest aktywne przez jakieś setki tysięcy lat czy miliony, tylko się wypromieniowuje w miarę szybko. Więc z tego powodu często jest tak, że elektrownie po wyłączeniu zostawia się w spokoju na jakieś tam 10 lat, żeby to, co aktywowało się, żeby to się wypromieniowało, mówiąc ogólnikowo, i dopiero potem przystępuje się do rozbiórki. Czy ja dobrze tutaj rozumiem, że to, czy to będzie koniec prezentacji naszej? Znaczy twojej? Znaczy jeszcze kilka slajdów. Tutaj jest okay. Taki komiks, który już pewnie widzieliście. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że przeciwnicy elektrowni jądrowych twierdzą, że nie ma żadnych rozwiązań i nie wiadomo, co z tymi odpadami robić.
i całkowicie negują wszystkie dotychczasowe możliwości, które zostały opracowane i wdrożone, aby w praktyce sobie porobić z tym. Natomiast oni nigdy nie proponują, jakie rozwiązanie byłoby dla nich akceptowalne. To jest takie typowe twarde nie, bo nie i koniec, nie akceptuję żadnych rozwiązań. Więc ja bym chciał, żeby kiedyś usłyszeć jakiś pomysł od Greenpeace'u czy od innych organizacji zielonych, że jeżeli te sposoby, które są obecnie stosowane, są nieakceptowalne, no to może zaproponujcie wreszcie jakiś własny sposób. Przy czym likwidacja elektrowni atomowych to nie jest rozwiązanie, bo to, że się elektrownie zlikwiduje, to nie znaczy, że to paliwo przecież zniknie. Tak, to cały czas zostanie. I co dalej? Dalej na przykład można to zużyć w reaktorach czwartej generacji, recyklingować i tak dalej, ale skoro to jest nieakceptowalne, no to co wy w końcu chcecie z tym zrobić? I tutaj doszliśmy do końca naszej prezentacji. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na Facebooka do grupy Zielony Atom, którą prowadzimy już od 2 lat. Tak? A ja w tym momencie, bo jeszcze się pojawiło pytanie o to, z jakich źródeł Zielony Atom jest finansowany. I w związku z tym pytaniem, to ja myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć na przykład, jak można Zielony Atom wesprzeć. Tak jest, to finansuje Zielony Atom, to nie jest żadna tajemnica. Nie jestem finansowany przez żadne jakieś lobby atomowe, choć niektórzy twierdzą, że jakieś tam lobby istnieje. Jeżeli ktoś obecnie należący do lobby atomowego mnie słucha, to ja bardzo proszę, żeby się zgłosił do mnie i dał kontakt do siebie, bo niestety przez 2 lata nie udało mi się nikogo takiego poznać. Natomiast jeżeli uważacie, że robię dobrą robotę, to proponuję wejść na Patronite'a, którego znajdziecie na grupie Zielony Atom i tam można wesprzeć dowolnym datkiem, aby ta działalność cała czas kontynuowała, była kontynuowana, za co będę bardzo wdzięczny.